Okej, kontynuujemy serię filmów o Predatorze przed nadchodzącym filmem Prey. Predator 2, czyli Predator 2. To film z 1990 roku, czyli 3 lata po części pierwszej, tym razem w reżyserii Stephena Hopkinsa, który opowiada nam historię. No właśnie, i tutaj też zakładam, że znacie film, że wiecie, spoilerowa recenzja, natomiast muszę powiedzieć, że no bo wiecie, ja się na nich wychowałem, ja ten film widziałem wiele razy, a to jest chyba, jeśli chodzi o serię Predatora, jeśli tu w ogóle możemy mówić o jakiejś serii, no bo tak naprawdę po tych dwóch filmach to niedawno doszedł ten Predator z The Predator, ale z tamtych lat było tego mało, nie tak jak Obcy, że aż 4 zrobili. I muszę powiedzieć, że ten film jest moim zdaniem, no, niedoceniony, zapomniany. I ja mam wrażenie, że ja sam jak go teraz oglądałem, zanim włączyłem, to miałem taką rozkminę, że ja pamiętam z niego taki długi pościg, że biegł za Predatorem Danny Glover, który tutaj jest głównym bohaterem, znaczy gra głównego bohatera, na koniec filmu i na początku jakieś były gangi, coś i jakoś, i że to się dzieje w mieście w Los Angeles, nie, a nie w dżungli. Muszę powiedzieć, że tak, wiecie, nawet sam, mimo że zawsze jak robię taki tour po tych filmach, to już wiele razy ten film oglądałem, to jakoś tak totalnie mi wyleciał z głowy, nie? I chyba już wiem czemu. Teraz jak obejrzałem, to stwierdziłem, że dobra, wszystko jasne. I muszę powiedzieć, że uważam, że film jest niedoceniony, że jest lepszy niż tam gdzieś jakieś średnie w necie, na zasadzie, że nie wyszło. Moim zdaniem jest okej, ale mam problemy. I to bez wątpienia to jest taki film pod tytułem, który troszeczkę mi się kojarzy z sytuacją z Obcego, żeby porównać, z Obcym 3, gdzie są zajebiste koncepty, gdzie tam, wiecie, no jakby był przez jakiś czas David Fincher w projekcie i były fajne pomysły i lokacje i tu i tak dalej, ale było totalne namieszanie, wiecie, zmienili reżysera, zmienili w ogóle projekt, i pocięli film inaczej i tak dalej, wyszedł taki bałagan, który jedni kochają, inni nie lubią, ale na pewno ma on dużo ciekawych momentów. I tutaj są ci sami scenarzyści, i oni generalnie radzą sobie nieźle. Na pewno jak dla mnie jest o wiele gorsza reżyseria, do której zaraz przejdę, ale jeśli chodzi o scenariusz, to przede wszystkim a propos dobrych pomysłów. Zobaczcie, jak film się fantastycznie moim zdaniem zaczyna. To znaczy, to jest 3 lata po oryginalnym Predatorze, natomiast mamy tutaj powiedziane, że rok 97, czyli odlecieli w jakże daleką przyszłość 7 lat do przodu, nie? Robią film w 90, mówią 97 i tak... Po co, nie? W ogóle wiecie, co to zmienia, no nie? Zazwyczaj jak się robi taki przeskok, to nie wiem, no bo chcieliby powiedzieć, że to było tam 10 lat po tamtej katastrofie z dżungli, no nie? A tak naprawdę nie odgrywa to praktycznie żadnego znaczenia tutaj. Myślę, że zrobili to chyba po to, ponieważ Los Angeles, który jest miejscem akcji, gdzie jest wielki heatwave, czyli ta fala ciepła, fala jest niesamowicie gorące lato, wszyscy chodzą absolutnie przepoceni i tak dalej, i tak dalej. I to jest kontynuacja tego takiego loru, że Predator poluje w miejscach, tak jak dżungla i tak dalej, gdzie jest bardzo gorąco i duszno, nie wiem w sumie, no jakie są zasady dokładnie, ale tematycznie ma to sens i mają jakąś wymówkę, żeby przerzucić akcję do miasta. A co najważniejsze, to miasto Los Angeles tutaj jest wręcz tak kiczowato, ale niesamowicie brutalnie ukazane jako miejsce, w którym rządzą gangi, w co nas wprowadza pierwsza scena akcji, która w pewnym sensie jakby przyspiesza to, co zrobił film pierwszy, bo film pierwszy też zaczął od wielkiej, ogromnej wręcz sceny akcji, gdzie wszystko wybucha, Arnold, wiecie, strzela z bioda, komando style, ale najpierw mieli tam, że muszą polecieć, że ten trochę po dżungli, a tutaj zaczynamy od tego, poznajemy Danny'ego Glovera, który jednocześnie jego postać jest ustanowiona poprzez akcję, że koleś tam ratuje policjantów, bo tam jacyś są ranni, on wjeżdża pod ostrzał samochodem, zasłania ich, czyli generalnie taki chłop z jajami, na zasadzie taki drugi Arnold, człowiek czynu i tak dalej, i poznajemy go właśnie widząc, a nie słysząc. Wydaje mi się, że to jest 97 po to, żeby móc powiedzieć, że za parę lat Los Angeles pogrążyło się w absolutnie, po prostu gangi rządzą, to nie jest to, że gang rządzi, wiecie, ktoś tam na pistolety się strzela, tu jest normalnie, kurwa, helikopter w ogniu na ulicach LA, nikt nad tym nie panuje, wszyscy latają, granaty wybuchają, wszystko, więc no, chyba tylko po to to zrobili. W ogóle powinienem się cofnąć. Jak kreatywne i fajne jest to ten początek, że tak jakby zaczynamy, jakieś tam są drzewa, tu dżungla i tak wylatujemy z nad wzgórza. Nie, to jednak jest Los Angeles. Tak wiecie, ten film ma, ten początek jest naprawdę fajny. Ustanawia bohaterów, ustanawia miejsce akcji, wszystko ma się w lorze Predatora, że dżungla, że gorąco, że ten, tu, tym razem w mieście, więc taki jakbyście, ja od razu myślę jak taki koleś, co dobra, Predator się sprzedał, zajebisty film akcji, jesteśmy tam 2 lata później, trzeba napisać scenariusz. I co robimy? Znowu w dżungli, więcej predatorów,
wiecie, no nie? Mają też historię z obcym w głowie, że był, pierwszym filmie był jeden obcy, a w drugim już była tam cała kolonia. Może tutaj też powinniśmy polecieć na planetę z predatorami. Ale to będzie kosztowało, ale to, ale tamto, czy to będzie ciekawe, wiecie o co chodzi, nie? I tak sobie pomyślałem, no dobra, no mówią, dobra, było w dżungli, to zrobimy w mieście. Był Arnold, to tu będzie jakiś policjant, na zasadzie tutaj Danny Glover, takiego właśnie macho-mana, męskiego mężczyznę. Moim zdaniem początek jak najbardziej okej. Okay. Akcja jest brutalna, trochę kiczowata, trochę taka podrasowana. Predator na wszystko patrzy z góry, wiecie, na zasadzie obserwuje tych ludzi, jak to on tą swoją wizją. No, ej, początek naprawdę jest okej. Okay. I to, gdzie ten film zaczyna mieć problemy. Bo uważam też, że trzeci akt jest okej. Okay. Końcówka jest spoko, jak go Danny Glover goni, zaraz do tego przejdę. I parę innych tam ciekawych rzeczy jest, ale gdzieś w tym drugim akcie, moim zdaniem, no ja nie wiem, ten film się po prostu gubi pod dwoma, trzema względami. Po pierwsze, to tonalnie. I tutaj to jest trochę wina tych scenarzystów, ale tego reżysera też, Stephena Hopkinsa. No, tak jak pierwszy film był kiczowaty. I muszę tu przypomnieć mój ukochany tekst po prostu z Jesse'ego Ventury. No mnie on bawi zawsze. I ain't got time to breathe. Oh. Okay. Nie mam czasu na krwawienie. I ten drugi to... No. A, no okej. Okay. Kurwa, no bawi mnie to niezmiernie, wiecie, nie? Więc jest takie połączenie, ja mówiłem już o tym wszystkim w recenzji jedynki, że wiecie, połączenie tej brutalności, obdarci ludzie ze skóry, a z drugiej strony kiczowate teksty, męska męskość, zbijamy kto ma większy biceps i tak dalej. Ale tam wszystko to, mimo, znaczy to służyło jakby ustanawianiu tych bohaterów. To, że właśnie są męskimi mężczyznami, specjalnie to mówię, i Predator jest jeszcze lepszy od nich, że nawet ten Arnold z klatą na wierzchu, największą na świecie, nie może go pokonać. Albo właśnie on może, ale że sprawia im problemy, nie? Plus właśnie, że oni są takimi debeściakami, że niczego się nie boją, a nagle się boją, a nagle ktoś na nich poluje i tak dalej. To wszystko czemuś służyło. I tutaj robią podobną rzecz tonalnie, gdzie mamy trochę takie kiczowate, że pojawia się postać grana przez Billa Paxtona, którego no, uwielbiam. Niestety nie żyje od paru lat chyba. Który też grał w Obcym Dwójce, notabene, więc tutaj takie znowu porównania, że Predator 2, Obcy 2 w obydwu światach, a niby dzieje się w jednym, potem filmy to łączą, ale dobra, no, kwestie lore'u to jakby wyjebawszy, że tak powiem, wiecie, to nie MCU, no nie? Ale fajnie, że Bill Paxton w ogóle tu był i on ga takiego na zasadzie Lovelasa chodzi, cwaniaczka i tak dalej, od pierwszych scen, no wiadomo, wykorzystują to, że świetnie grał właśnie takiego cwaniaczka, nie? I cała ta drużyna, ta ekipa tego Danny'ego Glovera, jakkolwiek w tym filmie on się nazywa, czyli jest właśnie ten taki nowy cwaniaczek, który tam mu się przydaje, tylko ten, jest ta baba taka na zasadzie, tak jak było właśnie w Obcym 2, to jest dużo takich kradzieży małych, nie? Taka baba chłop z jajami, nie? Na zasadzie wiecie, że ona tam sobie, że ma kobietę w drużynie, ale ona jest po prostu jak Ripley, albo jest jeszcze bardziej taka marines kobieta. Ma tego tam trzeciego ziomka jakiegoś z pochodzenia Latynosa i oni są bardzo tacy różni, charakterystyczni, wyróżniający się. To nie są tacy, wiecie, trzech policjantów, wszyscy wyglądają tak samo, tylko każdy z nich jest taki bardzo, wiecie, naprawdę widać, że ktoś przyłożył się do tego, żeby jednak napisać jakichś bohaterów. Ale oni wszyscy bardzo szybko giną. I może, znaczy bardzo szybko, no tam w pewnym momencie to tak już w drugiej połowie filmu tam ta dwójka ginie, ale tak sobie pomyślałem, że kurczę, to byłoby jednak ciekawsze, jak oni zginęli w tym filmie, to miałem takie, już? Takie, ten poszedł, zginął, ten Bill Paxton tam się kręcił w tym pociągu, zginął i tak mówię, coś mi tu gdzieś zabrakło, żeby jednak nie wszyscy może zginęli, żeby ten film jakoś tak bardziej, jak już wprowadził taki kicz, jak już wprowadził takich bohaterów większych niż życie i ten Bill Paxton chodzi, to tak go zabijało w tej scenie, jakoś tak czułem taki niesmak, jak to oglądałem, dlatego tak to właśnie wyleciało z głowy, że wiecie, że tak a szybko się ich, tak jakby w połowie filmu scenarzysta się podał i dobra, trzeba to kończyć, zabijamy ich, nie? Znaczy oszczędził chyba tą dziewczynę, bo w ciąży była, ale tam Predator, ale wiecie, tak generalnie jakoś tak Nie wiem, czułem jakiś taki niedosyt z tymi bohaterami. Oczywiście to wszystko jest trochę takie, że w jedynce było, że wszyscy po kolei zginęli. I final girl był Arnold, to tu będzie Danny Glover, ale mam tak, wiecie, wolałbym, żeby oni jakoś tam fajnie się może wpasowali w tą historię, nie? Ale to nie jest mój największy problem. Druga sprawa, no, reżyseria ogólnie jest słaba. Film nie wygląda, poza tym, że wszyscy są ciągle przepoceni, jest niesamowicie gorąco, tłoczno i jakby atmosfera tej takiej fali upału w Los Angeles, no okej, to im się udało oddać. Ale jeśli chodzi o scenę akcji, no ten Predator siekający ludzi na kawałki, tam jest tutaj wprowadzonych dużo takich rzeczy, które teraz bierzemy za pewnik, typu ta jego długa włócznia, chyba jej nie było w filmie pierwszym, ta siatka, kilka takich jakichś tam sprzętów, ten dysk co rzuca, już nie pamiętam co było z tego w jedynce, ale ten film dużo tych gadżetów wprowadza, ten film dużo tutaj się bawi tym Predatorem, że właśnie on tam ludzi sieka na różne
różne sposoby, ale niestety jest mnóstwo scen, gdzie on po pierwsze biega tak na tej swojej niewidzialności, która jest dosyć słabym efektem. To nie wygląda jakoś imponująco. W tej dżungli to jeszcze jakoś tam, wiecie, że ktoś coś w oddali. A tu w mieście, jak on taki niewidzialny lata i ten efekt specjalny wygląda średnio, no nie jestem fanem. Sieka ludzi raczej w mało kreatywny sposób. Przynajmniej, może inaczej, jak widzimy na przykład miejsce zbrodni po, no to tak, o mój Boże, wiecie, tam, o, sieczka była. Ale jeśli chodzi o same sceny akcji, które są nam pokazane, to tak, no nie wiem, no ta, tutaj, no, McTiernan jest dużo lepszym reżyserem moim zdaniem. Tego koleżę tam w ogóle z niczego nie znam, albo tam coś gdzieś tam, jakiś odcinek, nie wiem, Californication kręcił, czy coś, whatever. Albo nie wiem nawet, że go znam. A McTiernan to jednak, to były jego lata, wiecie, Szklana Pułapka, to i tam parę innych filmów akcji. I on rzeczywiście tam jest tyle przepięknych ujęć w Predatorze jedynce, jakiegoś wykorzystywania. Już to pokazywałem, blokowania i przestrzeni, i zabawy, wiecie, ruchem, różnym rodzajem ruchu, na różne sposoby kamery, dopasowując do sceny. A tutaj to jest takie, jakoś tak, nie było sceny, żebym w tym filmie sobie pomyślał, o, jak to fajnie wyglądało, o, ale kreatywny sposób, o, ale ładne ujęcie. Wygląda to wszystko tak mech. Dodatkowo ADR, dźwięk, no niestety, ale tutaj jest film taki, wiecie, że tam chyba wszystko jest nagrane w studio, jeśli chodzi o dźwięki, ich dialogi, i one są tak, jak się słucha na dobrych słuchawkach w domu, nie? Tak jak ja oglądam filmy zazwyczaj. Ech. No kurwa, to słychać po prostu, że tam te dźwięk się nie zgrywa. No po prostu montaż dźwięku to w tym filmie jest słaby, jak dla mnie, nie? Oh man, it's Bob. That parasite must live in his car. I'll handle it. PR's my specialty. Beth just said. No i trzecia taka bardzo tonalnie związana z tonem tego filmu, trzeci problem a propos tych bohaterów i tego kiczu. Są tutaj te gangi są super brutalne, na pewnym momencie torturują kolesia, chcą mu wyciąć serce, bo tam jeden gang jest z Jamajki, a drugi chyba tam z Kolumbii jest powiedziane i wiecie, terroryzują Los Angeles. Ale ci ludzie zachowują się komicznie, no w pewnym momencie, znaczy w sensie to nie ma, przydało się coś poważniejszego, że oni są ci gangsterzy tacy mniej kiczowaci, jak ci, jak wiecie, jak w jedynce właśnie były jakieś kiczowate momenty, one-linersy, to ci gangsterzy, to tu nie pasowało jak dla mnie, wiecie. Powinno być trochę poważniej, jakby na poważnie siekał ich ten predator, to byłoby takie trochę bardziej, a oni jakieś głupie teksty, ci Jamajczycy, jacyś, wiecie, Danny Glover wchodzi do nich do samochodu, jak go tam zapraszają, żeby z szefem pogadał, tam kurna, jak z jakiegoś strasznego filmu, jak Shorty palił zielsko, tam po prostu dymy, obłoki kurwa całe wychodzą, chmura za nim, po czym on wchodzi w jakąś tą boczną alejkę i idzie do ich tego szefa wudu Jamajczyka, oni tam o tym wudu zaraz gadają, on przy jakimś śmietniku stoi, to jest jego... Tylko do szefa zaprowadzili w jakiejś bocznej alejce przy śmietniku, jest tak myślę w ogóle... Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak oglądałem ten film z rodzicami i wtedy mi zasłonili oczy. Po pierwsze, to ja nie wiem, czemu tak mały oglądałem, że w ogóle mogłem to oglądać i akurat z zasłonianiem oczu, jaki to ma sens. Jak ja mogłem wyrosnąć na normalnego, nie? Ale teraz jak to oglądałem, tak mówię, co tam takiego było? I nic, on go zabija i potem tylko jego głowa jest, on nawet nie widać, jak go zabija na ekranie, nie? Więc tak mówię... Dlaczego wtedy, nie? Ale whatever, nie? No, w każdym razie, no, ale no właśnie, jest taki moment, że on krzyczy i jest jego głowa w kadr wchodzi, tak aaa, no tak, to było śmieszne raczej, było dużo takich momentów, takiego wiecie, że coś miało być straszne, a było raczej, no nie wiem, no wiecie, moim zdaniem tutaj przegięli ten taki balans między, o mój Boże, o, poobdzierali z krwi ludzie, a kicz zaburzony. Po prostu zaburzony i ten środkowy akt filmu to trochę bałagan. Wprowadzili gangi, wprowadzili ten, po czym prawda to wszystkich zabija, rach, ciach, ciach. Finał. Takie, ten film w drugim akcie jest taki, dobra, to wszystko szybko tam pociąć wszystko, a zabije wszystkich po kolei. Takie, Brakowało mi też trochę intrygi w tym drugim akcie, jakiegoś takiego, że... Bo wiecie, no my wiemy, że Predator zabija ludzi, ale z perspektywy naszych bohaterów to jest trochę tak, że ten Danny Glover, mamy otoczonych gangsterów, wchodzimy do budynku, nie? I wchodzą, a tam trupy poobdzierane ze skóry. Ja w ogóle nie wiem, czemu ten predator miałby tam w 5 sekund kogoś obdzierać ze skóry i po co to robić. W sensie, w dżungli to rozumiem, że na spokojnie coś, nie wiem też po co, ale okej. Okay. Ale tutaj to tak, a nieważne. No w każdym razie, i oni wchodzą i kto to zrobił? To na pewno ci z tego drugiego gangu. I powinno być więcej takich jakiegoś, wiecie, że ten Danny Glover musi tak odkryć. To nie byliście wy? To nie byliście wy? Takie, to nie mógł zrobić człowiek. Powinno być takie jakieś... Takie science fiction wręcz, wiecie, jakieś napięcie, co to mogło... A my, bo to, że my wiemy, to jest jedno, ale bohater wewnątrz filmu, oni powinni jakoś tak mieć jakieś momenty takiego, kurwa, co to było, no nie widziałeś to? To niemożliwe. Albo, co ty gadasz, nie wierzę ci, że takie sceny typu, wiecie, że szefie, mówię ci, to nie mógł być człowiek, to jest niemożliwe. Ja wiem, że bredzę, brzmi jakbym bredził, ale ten, i ten mu mówi, bredzisz, nie, zdobądź dowód, on zdobywa dowód. I jakieś takie, no nie wiem, powinna być jakaś fabuła z tym związana, jakoś tak za łatwo ci bohaterowie...
Zresztą większość z nich nie ma czasu uwierzyć, bo giną po prostu tego predatora, a Danny po prostu zaczyna go na koniec gonić i tyle. Jakoś tak, nie wiem, brakło po prostu drugi akt filmu, jakby go ulepszyć pod pewnymi względami, żeby było jakieś śledztwo, intryga, trochę realistycznie, nie kiczu, to byłoby zajebiście moim zdaniem, nie? No i trzeci akt filmu, przez cały film przewija się Gary Busey, który tutaj okazuje się, że jest jakaś tam tajna jednostka, która wie o Predatorze, śledzi go, coś tam wiedzą właśnie o pierwszym filmie, oglądali Predatora 1, wiedzą, że tam Arnold przeżył czy coś i teraz oni mają na niego sposób. I fajne elementy tego. Po pierwsze, że 2 tygodnie patrzyliśmy tam, go śledziliśmy po mieście, jak się porusza i wiemy, że widzi na podczerwień, czy tam na ciepło ciała i tak dalej, więc ubieramy się w skafandry, w chłodni i ten, i tu, jakieś takie... Mieli jakiś plan. Mówię, okej, fajne. No bo to wiecie, w sensie, że nasi bohaterowie myślą, próbują kogoś przechytrzyć. Predator się nie daje, bo ma też inne rodzaje wizji. I śmiałem się trochę z tego, że totalna kopia Obcy 2. Wiecie, jak nasz bohater stoi, tak jak Ripley, to Danny Glover stoi i mówi, wyciągnij ich, przecież są w pułapce, nie? A tam ten przy słuchawce nie wie, co zrobić, a tamci po kolei giną. Tak mówię, no scena jest tak mocno zderznięta z Aliens, filmu, który kocham, że aż miałem, jak to teraz oglądałem, to miałem takie, what? Tak dosłownie... No nie wiem, jak ja bym pisał ten scenariusz, jakbym był tym scenarzystą czy reżyserem, to bym powiedział, słuchajcie, no dobra scena, dobrze napisaliście. Ale kurwa, to już było. To jest po prostu tak zerżnięte, że po prostu brakuje, żeby Danny Glover tam samochodem po nich wjechał i po prostu jak Ripley, tak wiecie, scena w scenę, no nie? I jeszcze, żeby małą dziewczynką się opiekował w międzyczasie. Nie, no jakieś po prostu... nie wiem, na ile mogę się czepiać, ale tak już plagiat. Szczególnie, że Obcy i Predator są chyba takie właśnie, wiecie, w zasadzie coś podobnego, nie? No ale sama potem scena, że Predator wszystkich sieka, znowu w taki sposób, który nie wygląda zbyt dobrze. To nie jest dobrze, po prostu brakuje tu dobrego reżysera z wizją, jakichś lepszych efektów specjalnych, praktycznych, ciekawszych ujęć, jakiejś lepszej zabawy horrorem, suspensem. No jakoś tak po prostu tutaj stricte reżysersko, moim zdaniem, mogło być lepiej. No i się wkopuje ten ostatni pościg, gdzie tam Danny Glover, prawda, z tym Predatorem tam trochę do niego strzela, trochę go zranił, trochę tam coś uciekł, ten mu tam skoczył, jakieś takie... Ten pościg to też coś właśnie, co mi w głowie zapadło, jak on na tej jakiejś rynnie tam się wiesza, ten predator tam się leczy w jakimś mieszkaniu po drugiej stronie, potem ucieka i generalnie ucieka do swojego statku, gdzie Danny go zabija. I to jest ten taki, znowu, fajne zakończenie, fajny lore, że pokazują się, prawda, no, że te efekty teraz nie wyglądały najlepiej, ale mamy tam z 10 predatorów, którzy patrzą na zasadzie i znowu takie rozbudowanie tego lore'u, że zabił naszego, więc naszego wynoszą, a temu tak, nie dość, że darowali życie, na zasadzie, dobra, zabiłeś go honorowo, teraz, wiecie, jakiś kodeks łowców czy coś, to jeszcze dodatkowo mu rzuca ten pistolet, który tam jest jakieś 1800 coś tam, 1700 ileś, takie, czyli wy tu przylatujecie od setek lat, tam na ścianie oczywiście ludzie wypatrzyli, że tam jakiś ksenomorfa tam kości czy coś, no jakieś, wiadomo, trochę takich easter eggów i lore'u, mówię tak, okej, jako generalnie końcówka taka, czemu nie? I ten Danny, który tak cały czas go gonił i walczył i tam w miarę te sceny takie realistyczne, że mu tam się jakoś udało, że go tam postrzelił parę razy, że czegoś uniknął, że tak, generalnie ta końcówka... Spoko. Początek spoko, końcówka spoko, środek totalny bałagan. Bałagan tonalny, bałagan reżyserski, bałagan scenariuszowy, bohaterowie jakoś umierający, nie wiem, niepotrzebnie, szybko, albo wcale, albo coś. Jakieś takie... Nie wiem, jakoś tak... No, to jest moja opinia o Predator 2. Także ja wciąż lubię, wciąż uważam, że jest niedoceniony, wciąż uważam, że jest tutaj dużo dobrych elementów. Jest to film, który, jakby wiecie, za parę lat jak tam będę chciał znowu obejrzeć te filmy po kolei, to sobie włączę i chętnie obejrzę. No ale nie jest to wybitne kino i... Trochę tak na wyrost, ale powiedziałem, że jest niedoceniony, zostanie ode mnie 6. Niezły film. Gdyby poprawić ten środkowy akt, mógł być, kurde, wiecie, no... Gdyby to McTiernan robił i ten drugi akt był trochę lepiej zrobiony, to tak spokojnie ten film mógłby dorównać 1, jak dla mnie, jeśli chodzi, wiecie, o... Potencjał był, naprawdę. Dużo świetnych pomysłów. Ten początek jest naprawdę taki, ten film się mocno zaczyna i mocno kończy, moim zdaniem, nie? Alan Silvestri dalej robi muzykę, o ile zdjęcia są whatever, no to muzyka jest dobra, ten sam. Chociaż momentami znowu Powrót do przyszłości słyszę, więc tak trochę... To mi się gryzie. No tu Alan Silvestri, moim zdaniem, zbyt podobnie, ale muzyka jest bardzo dobra, więc tu jakby to tylko kwestia jakichś takich skojarzeń w głowie, no nie? Że podobny styl. Czekam na wasze opinie, jak wam się podoba Predator 2, w sensie, czy też uważacie, że jest niedoceniony, a może nie, a może jest gównem, tak jak tam gdzieś w necie można poczytać, no nie? No nie wiem, piszcie śmiało, jak dla mnie Danny Glover, spoko, fajna rola, fajne gadżety, fajnych trochę pomysłów, tak... Dużo lepszych pomysłów niż wykonania w tym filmie było, no ale... Ale hej, no. Wciąż ja lubię Predatora, lubię to uniwersum. Czekam na wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.